Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z gry Void Train. Jest to w sumie survival horror... Nie survival horror, survival z otwartym światem. Co ja z tymi survival horrorami, to ja nie wiem. Kochani, tak naprawdę o tej grze nie wiem zbyt dużo, jeżeli chodzi o to. Nawet powiem wam osobiście, że jeszcze nie ustawiałem sobie rozdzielczości ani nic. Kratki tutaj to blokuje na 90 od razu. Dobra, grafika widzę, że jest spoko. Dźwięki też. No chyba tyle. Dostosujemy sobie ustawienia. No i kochani, bez zbędnego przedłużania zacznijmy nową grę. Oj, to nawet w sumie jest co-op. Okej, czyli tak, mamy do wyboru mężczyznę bądź kobietę. To jest kobieta, tak? Okej, to jest kobieta. Wow. Nie było tematu. No nie wierzę w to. No dobra, już myślałem, że naprawdę to tak wygląda. Ale chyba faktycznie to tak wygląda. Jedyne co możemy zmienić to teoretycznie wiek, kolor skóry, nic więcej. O matko. To może być ciekawe. To może być ciekawe. I tak, od anoreksji do naprawdę ciężkiej otyłości. Nie no dobra, gramy oczywiście mężczyzną, ten fryst jest piękny. No ale niech będzie, marynarka może być... W sumie... O to w ogóle jak trzeciej rzeczy wygląda. Dobra, niech będzie ta. Spodni i tak nie widać, więc w sumie co to za różnica. Chyba bardziej sobie damy tej wagi. No dobra, 29 lat. Niech będzie tyle. I tak, ogólnie mamy tutaj możliwość kooperacji bodajże do 4 osób, no ale niestety ja w tej chwili nie mam z kim sobie tego rozegrać, więc zagramy sobie oczywiście w trybie pojedynczego gracza. Sometimes the spirit of adventure beckons so much it's pointless to resist it. Some people find enough courage to get on a train and head off into outer space. No. Also no? Wrong again. These are all wrong stories. Ah, there it is, the forest. This train was passing through impenetrable, dense forests. However, that was not an aimless journey, but a long way up here, right into the heart of the endless, snowy nowhere. A perfect place for those who prefer tranquility, silence, and minus 45 degrees outside the window. Meet the man who made off into this palace of silence, the engineer. He'll be here on watch duty for many long and cold months, until the next lucky guy strides in to replace him. If one comes through at all, of course. But there's no need to feel sorry for him. Although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here, especially if you're curious enough. Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive. These people notice things that elude the average person. Okej. Lewy przycisk myszy, żeby przyjrzeć się uważnie. Przyjrzyj się uważnie. No uważnie się przyglądam. And everything would have been fine in this adventure if the blizzard had not started at the wrong time. The chilly wind blew the engineer off the trail, which he immediately lost sight of. His fingers instantly turned into ice, like everything else around him. The last hope of salvation, a map of the terrain, treacherously slipped out of his hands. Luckily, the video's timing didn't allow the engineer to suffer for long. All of a sudden, in the middle of snowy nowhere, it appeared. A door to... Where to, by the way? The building didn't seem to be on the engineer's maps. Zapukaj. Anybody home? This is how it all usually starts. Ogólnie gra ma dosyć średnie oceny. No people, no warmth, only darkness. Okej, chyba już możemy się poruszać. Dobra, ruch WSD standardowo, skok spacja, kucnięcie lewy kontrol, czyli coś dla mnie. Shift to oczywiście bieg, interakcja E. Do zamknięcia przytrzymaj F, ok. Tyk. I tak, tak jak wspominałem na samym początku, gra ma dosyć średnie opinie. Podobno crafting jest tu bardzo zrobiony po macoszemu, wręcz jak dla dzieci. Możemy się ogrzać. Dobra, incydent, włącz światło. Mamy w ogóle jakiś zegarek. Ale nie możemy na niego spojrzeć, niestety. Okej, zbyt dużo śniegu. Ja myślę, że to jest strzelba, to jest po prostu... Chciałem powiedzieć, że hulajnoga, ale nie. To nie jest hulajnoga. If I were you, I'd look for a key. Or something that looks like a key. Maybe just something heavy. No okej. Możemy włączyć bądź wyłączyć światło. Zbadaj. Ogólnie gra widzę, że ma świetne animacje, naprawdę świetne. Well, I don't think that's going to help. A heavy blunt object. Gotta grab it. Serio? Będziesz tak młotek trzymał? O, tu lepsze miejsce, faktycznie. Ciekawe, ciekawe. Widzę, że mamy tutaj znacznik A, tak jakby, nie wiem czy widzicie. I to chyba nam pokazuje dokładnie, w którym miejscu musimy podążać. Interakcja, co to jest? Kolejka. Czy to jest portal? Nie mówcie, że to jest portal. A i owszem. A i owszem. Dobra, wydaje mi się, że najpierw musimy po prostu otworzyć tą skrzynkę. I od razu wam mówię, nie obiecuję wam z tego serii, bo nie wiem dokładnie jak ta gra się przyjmie i na czym ona będzie polegać. Jeżeli będzie nudna, no to niestety. No, faktycznie, to pomogło. I'm afraid there's nothing left to fix with a hammer. Any other ideas? Pisałem, że to korki. Okej. And so, my glorious hero, having passed all the hardships of his watch, finally obtains a light in order to... to notice something strange on the table? Cóż to jest? Dobra, mamy lampkę. No jest jakaś dźwignia. Ale to zaraz. Hola, hola. Najpierw tutaj się rozejrzyjmy. Widzę, że to jest jakaś platforma... Nie wiem, czy kojarzycie takie platformy do jeżdżenia na torach. Pamiętam, jak się nazywa. To ma jakąś swoją taką własną nazwę. Jej. Kurde, nie pamiętam. Nie kantyna. Kantyna to jest budynek. Nie, ale naprawdę animacje są piękne tutaj. Świetnie zrobione. Dobra. Portal. Tylko trochę większy jak tamten. Ups. No i dostaliśmy po łbie. Rozdział 1. Wkraczając w pustkę. You all right? Oh, you're finally awake. A typical day on watch, huh? This might come in handy. No faktycznie. Poruszanie się po pustce. W pustce istnieje grawitacja. Zeskocz z pociągu i rusz w wybranym kierunku. Wytrzymaj F, by szybko przyciągnąć się do pociągu na linię, a potem wespnij się za pomocą przycisków sterowania. W pobliżu pociągu otrzymujesz premię do prędkości dryfowania po pustce, dzięki czemu możesz się do niego szybko i sprawnie zbliżyć. No dobra, nie ma grawitacji, a jednak jest. Wow! Trzymaj F, by przyciągnąć się do pociągu. Wow! Ej, dobra, podoba mi się to. Przytrzymajmy. Ram to? Co? Dźwignia napędu, hamulec. O, tu coś jest. Podnieś dziennik. Dziennik. W dzienniku znajdziesz aktywne zadania, a także informacje o świecie gry. Aby otworzyć dziennik, naciśnij J lub wybierz go z ekwipunku. Okej. Co tam jest? Interesuje mnie to. Ale to dziennik. Zadania. Początek. Główne. Czasem zbieg okoliczności może otworzyć wrota do innego życia. Takiego, w którym musisz zacząć od nowa. Podnieś dziennik. Otwórz dziennik. Notatki. Zagadka zaczyna się składać w całość. Żołnierze byli tu już przed naukowcem. Naukowiec miał coś, co stanowi dla nich wartość lub im to zabrał. Zgaduję, że szuka sposobu na zbudowanie kolejnego portalu. Albo szuka czegoś innego. Jeszcze cenniejszego? Trudno, to takie zdjęcie jakiejś rodziny. Czy to jego rodzina? Tak czy inaczej, ten naukowiec z pewnością coś wie, a ja chcę go o wszystko wypytać. Dane o naukowcu. To zbytnio się nie dowiemy nic o nim w tej chwili. Samouczki, kosmetyka. Przedmioty kosmetyczne, młotek. No nie mamy tego, tory, naramienniki i dziennik. No na razie ta kosmetyka to taka lipa trochę. Of course, such an inventive mind wouldn't have any trouble figuring out the mechanism of a simple trolley. Drezyna, dokładnie. To jest drezyna. Właśnie sobie przypomniałem. Zwolnij hamulec z drezyny. Well, pretty much. Try pulling the other lever. Zaraz, ja coś tu widzę. Coś się błyszczy. Podnieś. Materia organiczna. Tam coś jest. Myślałem, że będziemy jechać w drugą stronę, ale on jedzie tamtą. Ale my się nie możemy tak poruszać daleko, jaka lipa. Ło. Ale dupa. Też coś widzę, spokojnie. Widzę. Dobra, to jest Hong Kong. Dźwignia kierunku. Aha, czyli w tą albo w tamtą. Dobra. Ale coś mi się wydaje, że... No właśnie, coś przed nami tutaj ukryli. Sterowanie drezyną. By przyspieszyć, naciskaj E podczas minigry. Trafienie w obszary bonusowe zapewni ci więcej energii. Nagromadzona energia jest zużywana z czasem, gdy energia się wyczerpie. Pojazd będzie jechał z minimalną prędkością. Jedziemy. O Jezu. That's a useful book you've picked up. Is the author some kind of scientist or inventor? I hope he's not too upset that we stole his train. That was awkward. Jezus Maria, to jest dziwne. Cóż to jest? Cóż, czym ty jesteś? Wow! Ale mnie wydmuchało. Co to jest na górze? Substancja. A mam cię chyba. O. Sytość. Sytość wpływa na to, jak dużo zdrowia odzyskasz automatycznie poza walką. Poziom sytości stopniowo się zmniejsza i możesz go przywrócić, spożywając substancje organiczne, lód bądź żywność przyrodzona w kuchni. Gotowanie jedzenia zapewnia więcej sytości niż pozostałe opcje. Jeśli poziom z twojej sytości spadnie do zera, nie umrzesz, lecz twoje zdrowie przestanie się automatycznie odnawiać. Zniknęło to? Ojojoj. Góra. Lód. Pani drezyno. Tego zabiłem? No dobra, na dole mamy sytość, okej. Widzę wszystko. Dobra, tu jest hamulec. Za ciężkie to jest. No dobra, i co, ja mogę normalnie wyjść i sobie podróżować? Uuu, ciekawie. Ty czym jesteś? Oj, niczym dobrym. Niczym dobrym. Dziwne, dziwne, nie powiem. Da się na przykład zablokować? Nie, da się zablokować, szkoda. Wow, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ej, bo ja teraz nie wiem, czy będę mógł się dostać do pociągu. Ups. Dobra, dostałem się. Dobrze, on teraz jedzie z minimalną prędkością. Zbierz drewno jeszcze. Jest złom. Tak. Ciekawie, ciekawie. Nie, nie udało mi się. No daj, nie, ja chcę drewno. Miała być minimalna prędkość, a nie takie zapierdzielanie. No, tam było drewno. To jest drewno chyba. Co się dzieje? Budowanie, naciśnij B. Czekaj, dobra, teraz sobie przetrzymam, tylko muszę najpierw się... No, nie, chciałem przeczytać. Ja się zablokowałem? Nie. Jeszcze raz. J. Samouczki. Budowanie, naciśnij B lub T, aby otworzyć księgę budowania. Wybierz obiekt, aby go zbudować. Jeśli nie posiadasz zasobów, projekt zostanie rozpoczęty, ale trzeba go będzie później dokończyć. Do zbudowania większości obiektów potrzebna jest podłoga lub ściana, jeśli to obiekt naścienny. By zniszczyć lub przytrzymać obiekt, użyj młotka NT. Dobra. Build. Tu badawczy i drewniana podłoga. Nowki. Nie ma, produkcja jest. Aha, bo to są wszystkie budynki, okej. Wiem, że na razie mam tak mało miejsca tylko, ale dobra. I zauważcie, że za nami podąża locker. Opracuj technologię pies hutniczy 1. Wybierz schemat. Pies hutniczy, odblokowuje strukturę pies hutniczy. Pojemniki, za mało zasobów. To już? To już, okej. To za pierwsze. No dobra, czy ja teraz sobie mogę to zrobić? Mogę. Próbuję 2 złomu. 2 złomu. Szkoda, że tu nie ma jeszcze wolniejszego pędu. Byłby się taki naprawdę minimalny pęd. Żeby to sobie po prostu leciało do przodu. Żebyśmy mogli sobie coś zbierać przy okazji, ale żeby jednak czuć się bezpiecznie, że nam to nie odjedzie. A, materia. Lód. Jestem ciekaw też, jak wygląda ogólnie tutaj ta mapa. Czy to jest tak po prostu podróżowanie w pustce? Czy ta mapa jest generowana losowo? O, drewno. Bo ogólnie naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Widzimy sporo światów, ale czy będziemy mieli dostęp do tych światów? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Masa złomu. Wow. Ja chciałem do dołu. tu pływam, normalnie sobie pływam. No ale już możemy zbudować pies hutniczy. Nie pies, piec. Pies hutniczy, Shiro, piec. Od pieczenia. I dla osób, które w sumie wpadają tą serię, od razu mówię, przepraszam was za ostatnie ilość odcinków, ale naprawdę myślę, że to jeszcze troszeczkę potrwa. Mam naprawdę mega sejgon w pracy i tylko przyjeżdżam do domu, to z miejsca biorę się za inną pracę. I po prostu naprawdę nie mam czasu. Nie mam czasu, ale obiecuję wam, że niedługo to się skończy. Znaczy niedługo, no wkrótce to się skończy, nie wiem kiedy dokładnie. I znów wrócimy do standardowej ilości dwóch filmów. O, tu coś jest. Dwóch filmów dziennie. Bo nie mówię, że po prostu teraz nie będzie tych dwóch filmów, tylko no, może być tak, że będą dwa filmy, może być jeden film, albo może nawet nie być w ogóle filmów. Ale mówię, to niestety ode mnie w tej chwili nie zależy. Więc kurde was za to przepraszam. Dobra, możemy chyba zrobić ten piec. Tak się tutaj rozgadałem, ale naprawdę przyjemnie się tutaj pływa. Zabiłem, no i co? I nie mogę. On nie je tego. O tak idzie lepiej chyba. Amulet. B. To potrzebujemy do podłogi 2 drewna. Zobaczmy jak wygląda budowanie podłogi może, co? Tak chyba się nie da jeszcze tej podłogi zbudować. Nie wiem czemu nam dali w ogóle możliwość robienia podłogi, skoro jej się nie da zbudować. To trudno. R jest obróć, tak? Dobra. I to sztabę żelaza i podnieś ją. Okej. I rozumiem, że paliwo to jest po prostu drewno. Mocne drewno nawet mamy. Sterylizator, tłuszcz, nawóz, węgiel, bryłka węgla, brykiet węgla. To ze 2. Cóż. Dobra, mamy chyba już tą tapkę. Opracuj i zbuduj pojemnik 1. Wybierz. Akurat. Trochę dziwne to UI jest, nie powiem. I mamy więcej rzeczy. Stół warsztatowy 1. Podstawowe komponenty 1. Obok jest schemat zębatka i sprężyna. Tutaj w ogóle śruby. Miedziane komponenty. Miedziana rura, miedziany drut. Wow. Opracuj i zbuduj pojemnik 1. Czyli musimy go zbudować najpierw. Robimy 2 sztabek, dużo drewna. A, rozumiem, że tam jest. Okej. No dobra, ruszamy dalej. Nie musimy na razie do tej drezyny. Na tej drezynie się skupiać, żeby jakoś tam super szybko jechać czy coś, bo myślę, że to nie jest tutaj w tej chwili ważne. Myślę, że te przedmioty początkowe są dosyć istotne. W szczególności to drewno. Drewno, złom. To jest coś. Dobra, tu już więcej nic nie widzę. To jest chyba drewno kolejne. Jest. Jest. O, tu jeszcze było. Takie pochowane cholerstwo. Nie wiem, czy się respi za mną, czy po prostu ja jestem taki ślepy? Raczej to drugie. Nie wydaje mi się, że to się respiło w jakikolwiek sposób. Aczkolwiek wydawać to mi się może wiele rzeczy. A, ja się widziałem tu, właśnie. Materia ogranicza, to jest chyba jedzenie. Ale po co mamy możliwość zabijania tych rybek? To jest ciekawe. Fajne drewno. Ciekawe, czy potem będzie jakiś inny sposób na zbieractwo, bo jeżeli my tak będziemy musieli zapierdzielać po tej pustce, no to słabo. Na dłuższą metę może być to irytujące. Dobra. Możemy chyba już to zrobić, prawda? A i owszem. Tracić był stół warsztatowy 1. Oj, możemy tutaj to kłaść. Rozumiem, że będzie więcej surowca. Skóra, łom. 5 żywności. Mamy inwentory, mamy. Użyj. To jest oddziel. Okej. Pierdzieliłem wszystko co organiczne. No ale widzę, że czy lód, czy organiczna żywność to jest to samo. Nie mamy tu podzielenia na jedzenie i wodę. Więc tak. Szału nie ma, dupy nie urywa. Dobra, jedna sztabka. Sztabencja. Paliwko sobie dodamy. Do 4 nawet, a co mi tam? Coś jeszcze będę chciał za chwilę zobaczyć. Dobra. Mamy to. Komponenty. Stół warsztatowy 1. Tylko nie rozumiem po co ten timer. Czemu twórcy chcą tak zawsze ludziom życie utrudniać? To ja nie rozumiem. Dobra, dwie sztabki, 20 sekund. To sobie przy okazji może jakoś tak zabił. A, bo z nich leci tłuszczyk. Dobra. Wiele wyjaśnia. Lód. No ej. Nie musiałeś mnie tak tłuc. Noju. Lodzik. I więcej złomu. Może być przydatny do szybkiego poruszania się po tym świecie. Kolejny lód. Kolejny złom. Z jego nic nie wydropiło, chamstwo. No tu już jedno. Widzę, 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 spokojnie. Tak, definitywnie to po prostu jest tak pochowane jak cholera. Ale tam widzę chyba kolejne drewno. Dobra, mamy. I tu kolejne żelastwo. Ciekawe, czy my będziemy mieć tu jakieś broń. W sensie takie, wiecie, stacjonarne. Takie jak na przykład... Choo-Choo Charles? Dobrze mówię? Charles czy Charlie? Już nie pamiętam, że mi się to myliło strasznie. Ale był chyba Choo-Choo Charles. Harles. W ogóle śmieliście się ostatnio z mojej wymowy w pierwszych odcinkach Ancient Dungeon. Mojego Englisha. No ale wiecie, sam fakt, że w sumie to były takie pierwsze nagrywki. Zresztą nie będę tutaj was okłamywał, ja też poliglotą nie jestem. Głównie też dlatego nie robię gameplay z gier angielskich. To znaczy ja angielski jak najbardziej dobrze rozumiem. Zresztą nawet tłumaczyłem niektóre rzeczy typu serwery i tym podobne. Nie mam problemu naprawdę z pisanym angielskim. W żaden sposób, czy czytanym angielskim, wszystko rozumiem. Tylko na przykład jeżeli chodzi o tłumaczenie gier in live bez postprodukcji, jest to naprawdę bardzo dla mnie ciężkie. Ja ogólnie mam problemy... Oh fuck. Mam problemy z takim, wiecie, szybkim myśleniem. Ja zawsze staram się być dosyć takim zorganizowanym człowiekiem. Nie lubię dosyć szybkich decyzji, szybkiego podejmowania decyzji. Jakkolwiek to brzmi, tam coś jest. Oh shit, tam coś jest. Tap. Tap. Znaczy może inaczej, to może nawet nie chodzi o to, że ja nie jestem takim tylko myślącym człowiekiem, tylko po prostu preferuję jednak stabilne życie. Tu warsztatowy, dobra. Tam się robi coraz mniej miejsca. Ukończ drugi poziom technologii. Grube. No tak średnio. Tutaj nic nam nie da. Jedna sztabka i miedź. Właśnie. Rozumiem, że nie ma paliwa. 4, 5. Niezbędne 2. Czy ja wywaliłem się z całego żelaza? Tak. Niedobrze. Niedobrze. Tu badawczy, to lecimy od razu z tym tematem. Samo robi? Tak, to też się samo robi. Rozumiem, że w dalszych etapach gry może być to dla nas takim... Nie wiem jak to nazwać nawet. W sensie takim utrudnieniem, że ej, zaplanuj sobie na przykład research tego i tego, bo potem możesz mieć na przykład problem z blokowaniem tego. Trzeba czekać. I zarządzanie takim mikrosystemem, jeżeli chodzi o naszą drezynę. Nie głupie, nie głupie. Zobaczymy jak to dalej się będzie sprawdzać. Potrzebujemy miedziuchy, no właśnie. I to też chciałem sprawdzić, czy my z tego złomu. Tak. Chyba miedzi potrzebuje jednego żelaza. Czy jednego żelaza? Jednego złomu. Tam coś jest dziwnego. To jest chyba skóra. Nie, złom. No, dobra, dobra, dobra. Martwi mnie ta muzyka. Ale z te macki. O ile to są macki. Dobra, spójrz. W ogóle to jest takie wielkie. Uuu. Dobra, kolejny upgrade to są jakieś części miedziane. Miedziane komponenty, wygląda trochę jak cewka. Dobra, blokowało się laboratorium oraz składniki chemiczne. Pracuj z laboratorium. O panie, tego to jest sporo. Dobra. Potrzebujemy sprężynę. Wszystko się robi samo. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Dobra, nie wiem co to jest za budowla. Troszeczkę mnie przeraża. Ale zaiste jest to pewnie. Jest to pewnie jakiś ciąg dalszych historii. Było jakieś spadki, jakiś shuttering. Co się dzieje? Halo? Który się chyba wczytują temu stworkowi? Ja, tych stórki się wczytały, już nie ma problemu. To jest śmieszne na 64 giga ramu. Takie doczytywanie tekstur. Rozumiem, że jakaś walka może być za chwilę. Ojejku, no faktycznie jest to wielkie. O, dosięgnęcie? Dosięgnęcie. Nie wiem, czy to jest dobrym pomysłem, żebym ja teraz latał sobie dookoła, zresztą tu już nawet nie ma nic innego. Otwierać! Ribony! Wow. Wow. Otwierać! Policja! To działko portalowe? Weź sprężynę. Nie, to nie jest działko portalowe. Runy. Wręcze, wow. To trzeba mieć w głowie, żeby wymyślić coś takiego. Oko zgaduję? Nie, to nie jest oko. Wow. Stało się jasność. Oj, to by było ciekawe na VR-ze. Wow, nowe zadanie. Of course I didn't expect to be greeted with balloons and fanfare, but where is everybody? Dobre pytanie. Zakradnij się do środka. Zablokowane przez zadanie, okej. Okay. Wow, w końcu wyleźliśmy na powierzchnię. Tu jest grawitacja. Pomogę? Ej, tu nie ma grawitacji. Ciekawe, zobaczcie. Op. Op. No dobra, ale tu w teorii... Pane. Pana nie powiem. No ale tu na górze to się mnie chyba nie spodziewali. A może i się spodziewali? I tell you what to do about it, but I have no idea. No ja też nie. Ja też nie. Że to wygląda na gorące. To wygląda na gorące. Jest tu jakaś latarka? Wow! Czemu ataki mamy pod F? Was w domu biją? Interakcja. Ej, te maski. Ej, to teraz mnie interesuje ten kryształ. Nie da się. Szkoda. To? Też nie. Tu jeszcze było bodajże te? Te to była produkcja. N? Tak, młotek jest. Grip multitula. Podłoga, dekoracja, wszystko. Myślałem, że ten młotek to będzie służył do uczenia, a nie... Okej. Dalej nie wiem, co jest tutaj. Podnieś. Złom, okej. Okidoki. Kartki, coś napisane. Nic nie widać. Nic nie widać. Tyle mnie cieszy to, że tutaj troszeczkę się nachapiemy tego wszystkiego. Też jak nam się zakraść do środka, ale czy to jest zakradanie? Ja bym tego zakradaniem nie nazwał. Po prostu wtargnięciem. Tyle w temacie. Targnij do środka. O, to by brzmiało lepiej. Stanowczo. Targnij do środka. O. Ej, ale ładnie tutaj jest. Nie możecie powiedzieć, że nie. Kolorowo. W miarę. Odcienie szarości. Nie da się spaść. Kręgosłup nie boli. Jeżeli chcesz się przespać, to wystarczy zeskoczyć z przepaści. Kurde, czego chcieć więcej? Ale wydaje mi się, że gra może mieć... Może i nie może mieć? Nie. Zablokowali nas tutaj niestety. Lipa. Myślałem, że będziemy mieć wolność eksploracji. To taka dupa. To już gorzej. Lololololo. Niewidzialne ściany. Dzień dobry. No nie, tutaj nie wyjdziemy niestety. Bo my się zahaczamy jakąś linką. Dobra. Pseudo Spider-Man. Rozumiem, że czeka nas parkour. Patrzę, czy tu nic nie ma przypadkiem. Łomek. Uś. No, to wyglądało trochę jak takie... Niki-piki. Tędy nie wejdę. A myślałem, że to jest spaw. Już miałem mówić, kurde, jak to tak naflukał tutaj. Ale nie, to nie spaw. Chyba zbagowałem grę. Chyba nie. Chyba nie. Hop. Ludzie, grałem w Dying Light, wszystkie części 100%. Aha, ale widzę, że buteleczka stoi. No to definitywnie ludzie. Ow! Poor thing. Well, the goddesses of time and fate can't weave a long life path for everyone. Well, at least he won't be needing the revolver anymore. Dawaj. Pistol Whip. Wow. To broń dodatkowo z nieograniczonym zapasem energii i amunicji. Strzał. So many diagrams on the table. He's probably some kind of designer. Well, used to be. Dobra, trójeczka to jest nasz rewolwer, który ma nieograniczoną ilość amunicji. O fuck. Sorry memory, przyjacielu. Wow. Stary kumpel to się tak nazywa, okej. Okay. Ale spłucwiałe drewno. Wow, dobra. Fajny feeling ze strzelania. Tej pary my nie możemy chyba dotykać. Definitywnie. Czekam na przeciwników. Brak miejsca. Ekwipunek pełny. Nie. Kurde faja. No faktycznie. Użyj. Nie chciałem upuścić. Materia organiczna. Użyj to. Użyj. 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 Dobra. Nie no, ja nie odpuszczę. Jestem zbyt pazerny dziad, żeby to odpuścić. Chciałem powiedzieć chińskie znaczki, ale na szczęście nie. Czyli przyszłość nie jest zagrożona. Nie, więcej rzeczy. No to martwi. Ja mogę wejść do swojego pociągu. Ciapongu. Jest nasz ciapong. Wyglądało jak miałem co strzelić, ale chyba nie. Jest ciapong. Wcale nie wygląda dziwnie. Ups, tu już się nie zaświeci niestety. Dobra, tutaj jest A. Ja czegoś nie wziąłem? A, schematy, przepraszam, ej. Jestem ślepy, nie zauważyłem tego. He left the combination of the safe right out in the open. That was a great idea. But don't ever do the same thing, okay? Mhm. A gdzie jest safe? Tu jest safe. I got an idea. We're gonna need those parts soon. Już? Już. Już obszukane, więc luzik arbuzik. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Pewno? Tak. Oj, nawet zgasło. Now about my brilliant idea and the details. The console on the platform looks suspiciously similar to the device in the blueprints. It was mentioned there in the train upgrade paragraph. No dobra, to sprawdźmy. Dodaj wagon. Ulepsz wagon. Silnik mechaniczny, platforma wagonu 0/2, lokomotywa. Dobra, no co to? Zbuduj moduł. Dźwignia napędu, dźwignia kierunku, klaks. Kurde, ej, to może być ciekawe. Co to jest? Zamontowano nic. Jest pokazane. Konstrukcje też nie. Rozumiem, że to są te części. Dobra, ulepszamy. An engineer. Truly an engineer. No. Ciekawe. Próbujemy tłoków. Ulepszaj platformę swojego pociągu przy pomocy konsoli budowania w zajezdni. Każde kolejne ulepszenie kosztuje cię więcej zasobów. Mi to nie grozi. Mi to nie grozi. Nie no, ciekawie, ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie. Dobra, czy teraz mogę podłogę zrobić? Pewnie tak. No ba. No ba. I teraz to zaczynam mieć naprawdę ręce i nogi. I rozumiem, że teraz używając na przykład T, czyli tego cholernego młotka, wyjazd z zajezdni. Zwolnij hamulec pociągu, by opuścić zajezdnię. Uwaga, ma to nieodwracalne skutki. Wszystkie przedmioty postawione w zajezdni zostaną zniszczone. Nie boli mnie to. Młotek. Build, dekoracja, obiekty. Przenieść, no brawo. Da się to zrobić bez problemu, fajnie. Wow. To chyba też możemy sobie przenosić. Przenieść. R. To możemy gdzieś tu nawet zrobić. O, niech będzie tutaj. Jak będzie tutaj od razu żelazo, pyk, konstrukcje, różne dziwne rzeczy. Pojemniczek też sobie przeniesiemy. To mi tam. Hop. Chyba z dwóch stroną, prawda? Prawda. G, R, R. No. W miarę. My to też możemy przenieść na przykład. Podłoga. Niestety nie. Niestety nie możemy tego przenieść. Ale to już możemy. Dobrze, żeby tam było troszeczkę więcej miejsca. Sobie to przenosimy tak, żeby było zdeczka przytulniej. Moi drodzy, ale 46 minut odcinka. Ja jeszcze nie będę wierzył tej zajezdni. Zobaczymy oczywiście, co tam dalej będziemy sobie produkować. No i kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Void Train, tak? Void Train, dobrze pamiętałem. Musiałem sobie aż pod shift tabem zobaczyć. Trzymajcie się raz jeszcze. Hej, hej.